Dzień dobry, to jest podcast z pokolenia na pokolenie w partnerstwie z marką Reserve. Rozmawiamy sobie tutaj miło, sympatycznie i szczerze o sprawach, które łączą nas pokoleniowo, ale możemy mieć bardzo różne podejście do tych tematów. Dzisiaj wzięliśmy na tapet temat: porozmawiajmy o rodzicach, czyli jakimi rodzicami jesteśmy my, jakimi rodzicami byli lub są nasi rodzice i co w ogóle myślimy o rodzicielstwie, nie dzieląc na macierzyństwo i na tacierzyństwo, tylko właśnie opowiadając bardzo ogólnie zaprosiłam Zofię Zborowską-Wronę, aktorkę, Mamy maleńkiej Nadziejki. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie gorąco, już czuję, tak się cieszę na <grym> spotkanie. Jasiek Dąbrowski, youtuber. Y tutaj mam teraz były i przyszły prezenter telewizyjny i radiowy, a co tam, niech ma. Tak, dziękuję ślicznie. Jest motywacja. Tata Nelly i Poli. Tak, zgadza się. Maleńkich, nie? Tak, maleńki, no bo Nelusia ma gdzieś tak 7 miesięcy w momencie emisji, no to już ma troszeczkę więcej. No a Pola od 14 miesięcy starsza, więc no też jest taka malutka, słodziutka, ale już powoli pokazuje te swoje pazurki, już powoli pokazuje swoje emocje, więc już dla mnie jest taka. Już nie jest taka malutka córeczka, jak wcześniej była słodziutka, taka do rany przyłóż, tylko teraz jest ta rana. Wiesz, Zasia, jak to się robi, ty króciutko o sobie, prawda? A tuś zakochany <laughs> w dwóch kobietach najbardziej. No tak, dobrze. Portret. No dobrze, ja nazywam się Magdamołek. Mam dwóch synów, e, dosyć dużych, nie takie maleństwa wy, Także e, prawdziwy roller coaster dopiero przed wami. No, właśnie. Ale to jest wspaniałe, bo to nas łączy: jesteśmy rodzicami, ale zdecydowanie dzieli nas pokolenie. Ja jestem z pokolenia X, czyli tych, którzy urodzili się przed początkiem lat 80., -tych. dużo pamiętam. Jasiek jest z pokolenia Z, a milenialsem jest Zosia. To jest bardzo ciekawe, że w istocie, pomimo tego, że jakieś dekady nas różnią, patrzymy na różne rzeczy albo bardzo podobnie, albo bardzo różnie. No i teraz spróbujmy się zmierzyć z rodzicielstwem. Kiedy jest dobry czas na posiadanie dzieci? Dodam tylko, że Jaś i jego partnerka Sylwia zostali okrzyknięci najmłodszymi trzemi rodzicami w polskim showbiznesie. To chyba bardziej ciebie dotyczyło. Tak, dotyczyło tak. najmłodszy ojciec. E, tak, coś takiego się pojawiło rzeczywiście. Sylwia 22 lata, jak została mamusią. Ja 24 lata, więc... No nie są to standardowe e, e, czasy na to, żeby posiadać dzieci. E, Zosia, ty masz... 34. No to jest klasyka chyba, nie? Tak, Andrzej 33. Także mm, kiedy jest dobry czas na... Na dzieci myślę, że wtedy, jak się pozna właściwą osobę, jak się to poczuje, i to właśnie mhm. nieważne, czy ma się 22 lata, 24, czy 34, czy 40, jakby u mnie to było, jakby my od razu wiedzieliśmy, że będziemy mieli dziecko, tylko jakby potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się najpierw wyszaleć, pozwiedzać. Mhm. I to było. No, Andrzej mi zadał to pytanie bardzo szybko, to było jakbyśmy, nie wiem, dwa miesiące się spotykaliśmy, to było pytanie. E, czy chcesz mieć dzieci? A ja wiesz, pr halon, <grystanie> a mój piętą. <grystanie> ale było to dla niego ważne i dla mnie to też było. To, że ja się oczywiście teraz śmieję, ale to, jak się spotykają dwie osoby dokładnie w tym samym czasie, Chcą tego samego od siebie, i, i jakby ten timing jest dobry, no to myślę, że nie ma na co czekać. Jak to pięknie romantycznie brzmi, a może trochę zabrzmi tak jak wyglądam teraz, czyli na czarno ubrany, ale moim zdaniem, tak naprawdę nigdy nie ma najlepszego czasu na dzieci, no bo zawsze jest coś. To zresztą przeczytałem w wspaniałej książce, chyba ostatni testament, którą napisał profesor, który zachorował na nowotwór. On napisał tam, że zapytał się mamy: Mamo, kiedy jest taki najlepszy czas na, na, na posiadanie dzieci? Kiedy? Ty się zdecydowałeś, że zostaniesz mamą, i mu mama właśnie tak fajnie odpowiedziała, że tak naprawdę to nigdy, zawsze jest coś, zawsze jest ta na początku edukacja, potem chęć dążenia za karierą, potem jak już nawet osiągniesz jakiś stołek, który wcześniej sobie człowiek wymarzył, to myślisz, no że to... jest następny jakiś stołek. Tak, to potem w sobie jeszcze coś więcej chce zdobyć. I no, i chyba, tak... że właśnie doszedłeś do takiego momentu, że właśnie już masz takie, no co, no nigdy nie osiągniesz tego. Jakby zawsze będzie się gonić te, tego króliczka czy tam zajączka. Tak, tak, tak. Ale to właśnie wydaje mi się, że zawsze jest coś po prostu. Zawsze, nie wiem, to trzeba wyremontować mieszkanie, to trzeba kupić mieszkanie, to jak już ma się jedno mieszkanie, no to w sumie trzeba powiększyć mieszkanie. Więc zawsze ta potrzeba e, materialistyczna jakaś tam mhm. u człowieku pozostaje. No chyba, no ale że człowiek jest... już tak duchowo sobie wszystko uporządkuje. I tak naprawdę no, A, ciężko poczekaj, się z... Poczekaj, może to tę duchowość mhm. chodzi, może chodzi o jakiś porządek w sobie. Zosia powiedziała, że czas na dziecko jest wtedy, kiedy spotyka się właściwą osobę tak. do mhm. tego duetu, które to dziecko mhm. może mieć. Tak, A to na pewno jest taki czynnik, który rzeczywiście jest bardzo ważny mhm. w tym wszystkim. E, u mnie też było coś takiego, że ja w pewnym momencie tak troszeczkę więcej chorowałem i sobie postanowiłem, że zrobię sobie kompleksowe badania, żeby zobaczyć, co tam u mnie się dzieje. W moim organizmie. No i na jednych właśnie badań pan doktor mi powiedział, że prawdopodobnie w przyszłości nie będę mógł mieć dzieci, potomstwa. I pamiętam, że tego dnia po prostu aż mnie zamurowało, no bo zawsze wyobrażałem sobie w przyszłości, że tam będę tatusiem, że będę miał synka, z którym będę zwiedzał świat. Nawet myślałem, że autostopem pojadę z tym synkiem, że będę miał swoje córeczki i tak dalej. A tutaj w jednej chwili pan doktor mi całą tą moją przyszłość jakby wykasował. Mhm. Całe to moje wyobrażenie w przyszłości, wszystkie te marzenia, nawet jak teraz o tym mówię, to mi się głos trzęsie i czuję taką, rzeczywiście taki smutek, a dobrze wiemy, że teraz mam dwie kochane córeczki, więc wtedy sobie uświadomiłem, że kurde, tak cały czas gnałem za tą karierą, tak cały czas chcę osiągnąć coś więcej, tutaj kupuję mieszkanie, już mam to mieszkanie, ale myślę nad jeszcze jakimś tam innym mieszkaniem i tak dalej. Ale tak naprawdę, czy, czy się spełniam w tym wszystkim, czy jak spojrzę wstecz, no to czy te dni mają jakiś taki cel, jakiś sens? Tak naprawdę z mojej przyszłości mógłbym wyciągnąć tylko kilka dni, kiedy tam robiłem coś fajnego, kiedy poznałem Sylwię, kiedy robiliśmy jakieś wspólne fajne rzeczy, albo były ciekawe projekty, ciekawe rozmowy, ale tak naprawdę, no to co? No to by zostało 100 dni z tych moich 24 lat życia, no to tak bardzo mało. Nawet 100 dni to podejrzewam, że to jest troszeczkę wyolbrzymiona liczba. No i. No, Ale pamiętam, poczekaj, że czy tak samo się... myślałeś wtedy, kiedy jeszcze dzieci, jeszcze nie było Sylwii, jeszcze nie było dzieci, mhm. czy wtedy też miałeś poczucie cudzysłów, marnowania mhm. czasu? Nie, właśnie wtedy tak myślałam, a na dzieci jeszcze przyjdzie czas spokojnie. I ten moment tak mi pokazał, na czym mi tak naprawdę zależy. I stwierdziłem sobie, że no kurczę. No, jeśli jest jakaś szansa, by powalczyć o to, że będę miał dzieci, no to zrobię to. Potem poszedłem na kolejne badania kolejne, no i po jakimś czasie się okazało, że to po prostu jakieś złe wyniki były i tak naprawdę nie ma z tym problemu. I jakby ulga taka się zrobiła, ale pomyślałem sobie, no kurczę, no, wiem już, jaki jest mój cel, na, na, jakby co chciałbym w życiu zrobić i. Gdy przyszedł hmm. na to czas, gdy już z Sylwią mieliśmy rzeczywiście takie stabilne życie, że mieliśmy już własne mieszkanie, własne cztery, cztery ściany, taki już fajny, ugruntowany zarobek, fajną pozycję, no to stwierdziliśmy, że nie ma co czekać. Myślę, że to jest też w Waszym wypadku ważne. Jeśli w ogóle ktoś nazywa Was najmłodszymi rodzicami w polskim showbiznesie, hmm. to trzeba tutaj dodać, że Wasze kariery zaczynały się bardzo wcześnie, więc macie już za sobą. Dużo pracy i to, co ty w jednym z wywiadów nazwałeś, mamy już to swoje poletko, tych swoich fanów, możemy sobie ich teraz zagospodarować i nam mhm. to wystarcza. I teraz jest moment na, na bycie rodzicem. Czy zawsze myślałaś o tym, Zosia, i czy ty, Jasiu, też, że będziecie mieć dzieci? Czyli kiedykolwiek, jak wchodziliście w zawód, w wasze pasje, to myśleliście sobie: Dobra, kiedyś tam przyjdzie taki dzień i tak będzie. Zosia? Myślę, że tak. Znaczy też. Na pewno potwierdza to fakt, że jak e, dowiedziałam się, że jestem w ciąży, a potem dowiedziałam się, że, że to będzie dziewczynka, to moja siostra mi nagrała wiadomość głosową, bo moja siostra mieszka w Brazylii. Że jeżeli nie nazwę swojej córki Nadzieja, to się na mnie śmiertelnie obrazi, bo ona nie nazwała swoich córek, tak? Nie dała im tak na imię, ponieważ ja od dziecka trąbiłam, że jeżeli będę miała córkę, to nazwę ją Nadzieja. Moja babcia była Nadzieja, nasza babcia miała tak na imię. Znaczy, ona była Nadzieżda, ale sobie zmieniła później na właśnie na Nadzieję. Także myślę, że gdzieś tam oczywiście marzyłam o dziecku, ale e, jakiś to był taki. Odległy, mhm. e, w, w, odległa wizja, i, e, i pomimo, że byłam w paru dłuższych związkach i poważniejszych związkach, to dopiero tak naprawdę, jak, e, jak spotkałam Andrzeja, to wiedziałam, że to jest ten moment, że to jest ten facet i że e, mam to poczucie bezpieczeństwa, na, które dla mnie jako dla kobiety jest bardzo ważne. E, I tutaj nie mówię o poczuciu bezpieczeństwa finansowym, bo to sobie sama zawsze e, zapewniałam tylko o poczuciu bezpieczeństwa, że mogę tworzyć z kimś rodzinę i ja wiem, że, te, że ten, e, m, że mój partner mnie nie zostawi, jakby nie odwidzi mu się mm. I, e, i to było dla mnie bardzo ważne. I wtedy po prostu jakoś no po prostu to tak poszło. Pykło, 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 poszło. Pykło, pykło było. Bo ty też, Jasiek, bardzo często mówiłeś o tym, że chciałbyś pokazać swoim córkom, jaki powinien być ten prawdziwy facet. Mm -hmm. Nie tyle ojciec, co mężczyzna, żeby dać im jakiś jakiś wzór na życie. Mhm. Myślisz, że to się sprawdzi? Czasy są, wiesz, wszystko jest jednym wielkim znakiem zapytania. Jakie będą obowiązywały wzorce za 20 lat, kiedy twoje dziewczyny będą decydowały o swoim życiu? Michał no, Dok wie. Dokładnie tak. No, czasy cały czas się zmieniają. Też ta forma komunikacji się zmienia. Kiedyś e, w ogóle nie kontaktowano się przez internet. Teraz e, przeważnie internetowo się ze sobą Zżyjemy rozmawia. Żyjemy z tego, co? Tak. Teraz z tego żyjemy. No, też z tego żyjemy, ale no to też rodzinowe problemy też y, coraz częstsza, popularniejsza jest depresja wśród, wśród dzieci, szczególnie biorąc pod uwagę, że są takie czasy teraz, że niestety bardzo często muszą być zamknięte w domu, y, bo jest pandemia, więc... Y... Samobójstwo nastolatków przez pandemię wzrosło o 300%. Znaczy no, ustalmy, że polska psychiatria dziecięca po prostu jest na poziomie parteru, więc... Mm, tak, więc no niestety... Nadziei nie ma na razie, no. No, Więc, nadzieja ale myślisz, jest. że jest. Nadziejka jest, nadziei dla tego tematu mm -hmm. nie ma. Na razie niestety, co jest strasznie przykre, bo, bo problem jest już palący to jest w ogóle za, mało, za małe słowo. Mm -hmm. Ale czy uważacie w takim razie, czy, czy, czy uważasz, że to chodzi o to, żeby, żeby budować jakiś rodzaj, mm, jakiś model, jakiś wzorzec w domu taki, który mm -hmm. wyposaży te dzieci we wszystko to, co bez względu na warunki zewnętrzne będzie mm -hmm. przydatne? Wydaje mi się, że to tak samo istnieje, troszeczkę się wykształci wśród dzieci, że one same w pewnym momencie na podstawie prób i błędów będą się do tego świata dostosują. Mhm. Natomiast takim moim zadaniem, jak, jak cały czas mówię, wydaje mi się, jest po prostu, żeby być przy nich i pomagać im te błędy nawet nie tyle co naprawiać, co wytłumaczyć. Że to jest normalne, że każdy człowiek popełnia błędy. No i chciałbym być jak najlepszym tatą. Wiem, że to będzie dla mnie ciężkie zadanie, no bo ja żadnej siostry nie miałem. Miałem trzech braci. E, Sylwia natomiast miało, miała same siostry i jednego braciszka. Więc... A jakiego miałeś tatę? Bo może to jest jakiś model? Mhm. No, tatę miałem kochającego i dalej jest kochający. Masz, tak, ma, mam dalej tatę kochającego. Na pewno bardzo często był w pracy, no bo to policjant, więc sporo wyjazdów i miał taką stresującą pracę, ale nigdy nie poczułem, żeby odbijał tej pracy w domu. Na pewno mhm. podobało mi się i podoba dalej w tacie to, że jest konkretny we wszystkim, więc, e, więc nigdy nie owijał w bawełnę, jak coś mi się nie podobało, podobało, no to mówi to wprost e, i no, jeśli będę w przyszłości takim tatą, jakim mój tata był i jest dla mnie, no to będę szczęśliwy. Dla mnie jako obserwatorki wzruszające jest to, jakim jesteś czułym ojcem dla tych... No w ogóle czuły człowiek bardzo, Prawda? czuły człowiek, śmieszne ten... No w ogóle ta czułość jest <laughs> teraz taka ważna <laughs> jest. I, i nam wszystkim potrzebna. Ale ym, tutaj rodzi się pytanie, czy ta czułość to jest ym, rzecz, którą się wynosi z domu, mhm. czy na przykład, nie wiem, na, na przekór doświadczeniom domowym można chcieć postępować ze swoimi dziećmi inaczej, czyli być, tak jak ty mówisz, że jak masz jedną ze swoich córeczek tutaj przy sobie, to przez pięć sekund będzie ta jej główka wycałowana, bo ty sobie nie wyobrażasz inaczej, no musisz tak... tak. Co prawda, że to was mama uczy różni. takiej czułości. Co, skąd to się ma? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest naturalne. To być może rzeczywiście jest to z domu. Natomiast jeśli chodzi z tym takim, że, że się trzyma córeczkę i chce się wycałować czułeczko, no to z tym to bywa różnie. Bo jednak dzieci czasami potrafią dopiec, czasami ale mają gorącą noc. O czym zresztą rozmawialiśmy, że zarówno ja, jak i ty nie wyspaliśmy się za bardzo w nocy. Ale mimo wszystko ja przechodzą te wyspano. takie. Zazdroszczę. Mimo wszystko potem przychodzi ten uśmiech i człowiek zapomina o złych hmm. momentach. Już nawet nie pamiętam, musimy sobie odtwarzać e, teraz z jakichś tam nagrań, ze zdjęć, co mamy z przeszłości, jak to z Polą było, z tą naszą najstarszą, bo ona z, bardzo nie, nie przesypiała e, od nocy. samego początku? Tak, od samego początku i mieliśmy coś takiego, że jak się badam, potrafiła... czy u mnie to się zmieni, czy A nie. nie jak jak masz? Masz? Super. Totalnie. Ojej, Ona się to budzi zdrowe. dwa razy w nocy. U nas było tak, że budziła się o trzeciej, no i trzeba było godzinę ponosić wokół filara, chodzić, no bo nie chciała zasnąć. Z Nelą jest natomiast tak, że jak się obudzi, to po prostu się nakarmi i pójdzie dalej spać. Są te częste pobudki, jest to niewyspanie, ale mimo wszystko jest łatwiej niż z Polą, ale już tego nie pamiętamy. Otwarzamy sobie tam nagrania, jak o trzeciej w nocy do jakiegoś tam walca tańczę z, z Polą w nocy. Ale no, no nie Słodkie. pamięta się takich. takich. No Ale to jest męczące, przyznajcie. No, uh -huh. Ty jeszcze masz dobrze, Zosia? Nie, no, miałam jakieś dwie, trzy gorsze noce. Pamiętam te dwie, trzy gorsze noce. No, nie, u nas były, były problemy, bo myślałam, że się zaczęły kolki, ale to nie była kwestia kolek, więc miałam takie dwa wieczory, że myślałam, że o oh, wow, to jeżeli to ma tak teraz wyglądać przez parę miesięcy, no to, 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 to jest to grubo. To nie, to nie chciałabym. To nie chciałabym tak. A czy ty ale... jesteś na urlopie? No, wiesz, jakby zależy, tak? Bo no właśnie, jakby... zależy. To jest Wykonujesz zawód artystyczny, jesteś tak. zależna od planów filmowych, od e, premier teatralnych. No więc z teatru na chwilę obecną się wycofałam e, i najprawdopodobniej wrócę dopiero no jakby w przyszłym roku, na początku, e, na początku przyszłego roku. E, na castingu byłam wczoraj pierwszym e, i jakby już dałam zielone światło mojej. E, mojej agencja, że może mnie wysyłać na, na, na castingi. No wiesz, no, a, a praca no, jest full na Instagramie, tak? Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, bo jakby mówię bardziej dla osób, które nas oglądają pewnie, ale to, to jest normalna praca. I to jest tutaj praca, to prawda. Ja sobie po prostu dałam wolne od, od jakichś takich deali w ciąży i nie, nie czułam w ogóle, żeby reklamować nic, nic związanego z macierzyństwem, z ciążą, z dzieckiem i jakby nie chciałam tego robić i dopiero jakby powoli do tego wracam. Także no, w pewnym sensie zawodowo z wykształcenia tak, jestem na urlopie, a a influencersko, też nie lubię tego, tego słowa cisnę. Porozmawiamy chwilę o partnerstwie, bo tak jak powiedziałam na początku, chciałabym, żeby to była rozmowa o rodzicielstwie. A dla mnie rodzicielstwo to jednak 50-50, to partnerstwo. I nie chodzi teraz o wyliczanie, że jak ja zrobię to, to ty musisz to, a jeśli. Rozumiecie o co mm. chodzi, nie? Żeby być jakaś taka y, 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 matematyczna równość, mm. ale jednak y, y, zastanówmy się, jakie dzisiaj role. Przypisujemy rodzicom, z jakich domów wychodzimy, co widzieliśmy, a co sami potrafimy dać lub y, oczekujemy, że da nasz partner. Czy masz wobec swojego męża oczekiwania, ile on zrobi? Miałam lesfiera. oczekiwania wobec siebie, żeby nie być, y, żeby dać Andrzejowi przestrzeń na to, żeby był takim ojcem, jakim chce być. W sensie, żebym ja, ja mu się nie wtryniała, że ja zrobię to lepiej, robię, zrobię to szybciej, mm -hmm. y, bo kobiety mają te intuicje. Y, po, jakby w wychowaniu dziecka, w przewijaniu dziecka, w sensie to było dla mnie niesamowite, że po prostu. Że się... wiedziałaś? Tak, że ja wiedziałam. I, i, I właśnie nie wiem, ktoś mi powiedział: Zobaczysz, że będziesz, po, po, będziesz słyszeć, co to jest za płacz. Czy to jest płacz, że jestem głodna, zmęczona, taka? Ja mówię, Jak? To jest niemożliwe. I faktycznie. I z facetami nie zawsze tak jest. Jakby nie chciałam być taką żoną, partnerką dla Andrzeja, która mówi: Zdaję no, ja to zrobię szybciej. Bo zrobię to szybciej, ale to nie o to chodzi. A o co chodzi? On musi. On ma, on ma swoje tempo, on ma swój świat z córeczką. On, y, y, wiesz, ja, y, ja jestem z dzieckiem więcej, więc. Y, nie chcę powiedzieć, że ją lepiej znam, bo to jest nieprawda, ale mam swoje patenty na uspokojenie i tak dalej i gdzieś podskórnie mam takie, dlaczego on nie robi, ty, nie, nie tak jak ja, dlaczego wiesz? ona się jeszcze płacze? E, tak, a, a on ma swoje sposoby. Z którymi ja się mogę nie zgadzać, w sensie, bo moim zdaniem one są złe, ale one działają. I, i chodzi o to, żeby nie być tą taką partnerką, że wie lepiej. A, a ja mam niestety skłonność do takiego wiem lepiej. I, i, I to był taki mój punkt honoru, żeby, żeby się nie wtryniać w to. I, I bardzo fajnie nam się to udało, bo musieliśmy być trochę dłużej w szpitalu, bo tam były małe komplikacje. I Andrzej był ze mną cały czas w szpitalu i niesamowicie mi pomagał wtedy. Lepiej przewijał. Wszystko robił lepiej wtedy ode mnie. Ja nie byłam w stanie stać nawet, więc mm. ym, i potem to bardzo fajnie się przeniosło do domu. Yy, że, że on sobie radzi w tym tacierzyństwie rewelacyjnie, jest super tatą, jest niesamowicie wrażliwy, czuły. I, I u nas nie ma czegoś takiego, że w 50, 50 chociaż w trakcie połogu, jak wiesz, to były hormony, to tam trochę miałam takich, wiesz, wjazdów na bańkę, że, 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 że nie, nie wiem, no nie radziłam sobie psychicznie, że, 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 ja, że ja muszę tu zostać, że ja jestem sama cały czas, a on wychodzi do pracy, na treningi, ale też wiedziałam, że to jest połóg, tak? że to są te hormony, które szaleją, więc um, trochę odeszłam od, od pytania, ale no tak, no, u nas to partnerstwo na razie się super sprawdza mm -hmm. i ja już jestem w szoku, że, że Andrzej tak fajnie się w tym wszystkim udał. Ja dlatego to pytam, bo uważam, że to ważne. Zaraz ja się dam ci, oddam Ci głos, bo chcę też. Jakby to tak trochę złapać, patrząc na doświadczenia mojego pokolenia, bo ja jestem absolutnie z tego pokolenia kobiet, które zawsze uważało, że wie lepiej. Mhm. Nasze matki też wiedziały tak, lepiej no, i po prostu wiesz, no to jest. Ale to była też rada to. mojej mamy nawet. Moja mama mi powiedziała: nie, nie, nie mów tak, nie, nie bądź taka mhm. właśnie dla, dla swojego partnera, bo ja tak zrobiłam i potem Żałowałam. mąż mi w ogóle nie pomagał. O to no. chodzi, żeby potem nie żałować. Od początku fajnie jest mieć bardzo dobrą relację partnerską właśnie rodzicami jest się razem. To nie tak. jest, ma, ma to okej, okay, jeśli to dzielić na płci, ale, to tak, tacierzyństwo, macierzyństwo, ale jest się w tym razem. Ale też właśnie dużo moich koleżanek mówiło, że e, no typu zostawiłam dzisiaj pierwszy raz e, faceta z córką e, czy tam z synem i on nic nie wie, nie wie gdzie są leki, nie wie gdzie nie wie jak podać mm. mleko, nic, nic, jest totalnie zielone i sobie myślałam, no nie, 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 nie. to ja parę razy zostawiałam z malutką i nikomu tak nie ufam jak jemu. Jakby najchętniej to bym tylko jemu, jak muszę coś zrobić. Jakby, więc to jest, to jest ekstra, bo, no bo też daje ci jakąś taką wiesz, no, swobodę, wolność, że możesz wyjść czy do pracy, mhm. czy nawet się spotkać z koleżanką i wiesz, że dziecko zostało w najlepszych tak. rękach. Jasiek, ty wiesz, mhm. gdzie jest wasza pediatra, czy, czy wasz pediatra. Tak, masz tak, to tak. opanowane, masz to wszystko. Tak, Pediatrka. Jeżeli pediatrka, tak. No. Pediatrka. Dzięki, siostro. Tak, u nas też akurat pediatrka i wiem, bo tam zresztą sam zapisywałem dzieci, dzieci jak jeszcze Sylwia była w połogu i ja wtedy musiałam tam pojechać, żeby wszystkie te sprawy urzędowe, w tym odebrać PESEL i tak dalej, zrobić na to wszystkie tak, takie sprawy ogarniam i rzeczywiście bardzo ważne jest to, żeby dać swojej drugiej połowie po prostu tą przestrzeń do nauki. Żeby nie było czegoś takiego, że dobra, ja się na tym znam lepiej, to daj mi mm -hmm. I, i ja to zrobię, bo rzeczywiście jak potem zostanie partner, partnerka sam w domu, no to może mieć z tym problem. A Sylwia cię wyręcza? No My tak fajnie się uzupełniamy, bo tak jak mówię, czasami są takie momenty kryzysu, kiedy człowiek traci cierpliwość do tego małego, cudownego stworzenia i mimo, że, że bardzo się kocha, no to tak chciałoby się pomóc po prostu, ale widzi, że no przy kolce, no to tak cały czas płac, płacze i nie da się jakkolwiek pomóc, mm -hmm. mimo, że robimy wszystko, co tam zalecają e, e, nam nasza taka położna, zaprzyjaźniona i tak dalej. No to dalej dziecko płacze, no i ciężko wytrzymać. No to wtedy się właśnie zamieniamy, że Sylwia przychodzi spokojna z takim nowym nastawieniem i, i chwilkę się zajmie potem ja i tak w ten sposób właśnie e, to, to, to robimy, żeby zawsze podchodzić z takim spokojnym nastawieniem, żeby jedna osoba miała ten czas na regenerację. Teraz jak mamy dwójkę dzieci, no to ja na przykład zajmuję się i kąpię jedno dziecko, w tym czasie Sylwia zajmuje się i kąpie drugie dziecko. Czasami jak widzimy, że ja na przykład mam jakieś tam wieczorne nagrania, czy teraz ostatnio udało nam się nabyć, przepiękną taką nieruchomość leśną. Ja to troszeczkę przy tym lesie robię, i czasami lekko później wrócę do domu, no to Sylwia. Sama wykąpię te dwójkę dzieci, albo też w drugą stronę, jak widzę, że Sylwia coś tam e, robi, albo też teraz przygotowuje nowy album i właśnie e, pracuje z producentem nad tym nowym albumem, no to wtedy ja nie mam problemu, żeby zabrać dwójkę dzieci i się nimi e, zająć. Też e, e, nauczyłem się czegoś takiego, że nigdy nie można mieć takich oczekiwań czy wymagań wobec partnera, no bo wtedy. Tworzymy sobie jakąś taką naszą wizję świata, a to nie jest tylko mój świat, ale to jest nasz świat i mhm. musimy razem jakby tworzyć tą wizję, więc nie można mieć jakichś takich oczekiwań, że e, Sylwia tylko kąpie, no bo potem jak ten plan się e, psuje, no to człowiek tak niepotrzebnie się frustruje. Też e, zauważyłem, że bardzo fajne, gdy się z, zajmuje dziećmi jest całkowicie odstawić telefon, odstawić wszystkie te mhm. sprawy takie związane z internetem, z... Z pracą, no bo to człowiek zawsze chce zerknąć, chce coś tam zrobić, coś tam odpisać na maila, czy coś, a to też y, robi coś takiego, że człowiek y, się trochę rozbija na dwa tematy i go frustruje. Rozumiemy, taka... że masz czas na to, żeby pracować, bo pracujesz też w mhm. sieci. Potrzebujesz mieć ten telefon, do niego dostęp. Mhm. Potrzebujesz nagrać film na YouTube, no jesteś mhm. cały czas niekąd y, online. Tak, tak. tak. I, I nawet wiesz, no macie ten świetny filmik, nasza wieczorna rutyna. Tam jest po prostu taki bajzel, widziałaś to, co chciałam się to zobaczyć. Co Trzy tam się dzieje w tym do domu. To jest, ale ile tam jest ciepła, czułości i właśnie wspólnej wyrozumiałości jest tak ja budujące. w ogóle nie oglądam YouTube'a, mój mąż ogląda YouTube'a, ale totalnie twoja osoba mnie przekonała, że obejrzę cały wasz No naprawdę, tak bo jestem, ja ją, jestem tak. zauroczona nim, ale... Dla mnie YouTube, ja jestem, ja nie wiem, czy jestem, nie, no mąż, mój mąż jest ode mnie o rok młodszy, więc to nie jest kwestia pokolenia, ale ja nie ja rozumiem YouTube'a. No, no prester, czy... chodź do mnie na korepetycję, ci wszystko opowiem. Tak, te, te, teraz zresztą internet jest na tyle fajnie zbudowany, że jeśli ktoś się interesuje jakimś takim jednym tematem, no to potem mój YouTube podpowiada. No podpowiada, to podpowiada to no TikTok, właśnie. Więc, no więc tak. TikTok, którzy w ogóle ma Ile ty masz, yy, ja, się dwa miliony na Instagramie, no i 18 na subów na YouTube, czy już więcej? Jakoś tak. No od... Jakoś tak, nie liczę godzin, nie lat. Tam będę tak, nie liczę. Przyjmował. Także wiesz, to jest, to jest naprawdę no, spora społeczność. No tak właśnie już być tutaj... Ja z tym... też mamy, mamy tam 400 coś, no to tak... Nie no, odpadamy w <laughs> ogóle. No, no, no dobrze, dobrze. Idzie nowe, idzie młodość, super. No, super. no, no wiadomo, to fajnie, jest... Fajnie, jest że, że jakby... Ja że ci tak słodze, ale naprawdę jakoś nie, 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 nie miałam okazji, żeby poznać, że wydaje mi się inaczej. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób, które stoi po tej drugiej stronie mediów społecznościowych, czy, czy właśnie, czy YouTube'a czy TikToka. To niestety te osoby za dużo nie, nie, nie niosą ze sobą jakichś fajnych wartości. Tak? Mm -hmm. I, I nawet teraz, jak, e, jak, jak powiedziałeś, że, że będzie youtuber i tak dalej. Mówię, no dobra, no. <śmiech> <śmiech> I, wiesz, i, I nagle <laughs> po prostu s, y, stykam się z tak zaibistym młodym, ja inteligentnym, bardzo. fajnym, wartościowym chłopakiem, że, że naprawdę to jest super, że, że to właśnie ty masz te, te, te dwie bańki, bo no to tak. daje... E, zresztą, no, ja, czego się mogłam spodziewać po tobie? No, Cymba, byś tu nie zaprosiła. To jest nadzieja na to. Jest to jest nadzieja no. No. Wiesz, że Każda nadzieja, wiesz, jest tak. na świecie po coś, no, po to, żebyśmy się jakoś tam wspólnie, wspólnie unosili. Ale a propos właśnie m, pracy i pracy w mediach, i pracy w w twojej bańce, w twoim zawodzie, czy fakt, że stałeś się takim młodym ojcem, coś zmieniło w tych relacjach zawodowych, gdzieś cię wywalili z pracy, albo odszedłeś, bo nie miałeś na to czasu, albo ktoś to jakoś komentował, Bierze być może nieprzychylnie. Nie. Ona z tego słynie. Nie daj tak, się. Rzeczywiście było kilka takich projektów, było kilka, ta, kilka takich projektów, gdzie jak usłyszeli, że będę rodzicem, to stwierdzili, że oj, to to on już nie będzie dla dzieci i no z kilku projektów e, mnie wyautowali, Nie wprost mówili o tym. Natomiast od ludzi, z którymi współpracowałem wtedy, to oni mi mówili, że po prostu na spotkaniach mieli takie tematy poruszane, ale z drugiej strony też pojawiły się nowe jakieś działania, nowe kampanie. E, I też e, zacząłem się częściej pojawiać w tych takich mediach tradycyjnych, gdzie wcześniej. E, Udalek to nie jest medium tradycyjne. Tego. Chociaż biorąc pod uwagę jego dorobek. Tak, Może nie? już przechodzi, wiesz. To, to w mediach tradycyjnych i też e, innych mediach, e, plotkarskich i tak dalej, zaczęły się e, częściej pojawiać. Właśnie to spowodowało, że to, to rodzicielstwo. Mhm. E, Zostałeś zauważony przez, przez to, ten pryzmat, tak? tak? Dostrzegły tak, cię tak. inne miejsca mhm. we wszechświecie. Co, Więc... co rozumiem jest in plus. E, I tak, i nie. Zależy Jak z jakiej lepsze. strony się spojrzy na no to. Właśnie. To co jest na nie? Na nie, jeśli chodzi o pojawienie się w mediach. No, że wiadomo, że te, te, jakby media, często mają swoje, jakieś tam grono odbiorców, które jest, które różnie spogląda na ten świat i trochę bardziej pozwalają sobie na komentowanie tej mm -hmm. rzeczywistości, bo mimo, że sporo, ale też moim zdaniem nie za dużo pokazujemy w naszych materiałach, no to nasi odbiorcy nas traktują bardziej jak przyjaciół, więc. Więc pojawiają się komentarze, ale nigdy nie oceny. No bo nigdy jakby nie oceniają, nigdy jakoś tak nie, nie podchodzą do tego kontrowersyjnie. Znaczy czy są oceny? Bo ja czytałam wczoraj te komentarze, mhm. tylko że to są właściwie tak. komplementy. Tak, często są komplementy, a to spotyka się człowiek z taką drugą stroną i z takimi czasami wulgaryzmami. Mhm. Natomiast wiadomo, że. Trzeba na to spojrzeć też różnie. Nie można do tego, od tego ale całkowicie jak brzmi się odciąć. Nie ma wobec młodego ojca. Daj przykład. Oj, nie chcę dawać przykładu, bo ja staram się jak najmniej przeklinać, bo w przyszłości wierzę. Aha, czyli że... grubo. Tak, tak, tak. No ale no, trzeba na to patrzeć różnie. Nie można się na to. Na pewno zacząć tego... coś mądrego mówić, bo w przyszłości co? Nie chcesz przeklinać, bo co? Bo w przyszłości dzieci może moje będą no to oglądać właśnie. i sobie to jest moja bolączka. I tu dochodzimy właśnie do tego punktu, mm. który jest moim zdaniem mm -hmm. bardzo ważny. Jak żyć ze świadomością, będąc wszyscy jak już siedzimy, funkcjonujemy w sieci, ze świadomością, że nasze dzieci. No ja już mam grubsze doświadczenie, bo już dziesięcioletnie z tym starszym synem, no ale wy jesteście na, na początku. Boicie się? Oczywiście, czy no, pewnie, no, już teraz będziemy się podobno bać całe życie. Teraz już tak, mniej przekleństw, no, więcej nie, no, samokontroli, nie? Mm. Zosia, jak to będzie z tobą? Praca nad sobą, ogromna praca nad sobą. Na mnie te, też to mówiłam wiele razy nawet u ciebie na, na YouTubie, no, że jakby jeszcze, to jest córka, e, to, to jest jakaś potężna praca nad sobą, e, ale też fajnie, że żyjemy, a propos wiesz, porównania na przykład do, do naszych rodziców, że żyjemy w takich czasach, że możemy sobie te informacje wszystkie sprawdzać. Ja pamiętam, że wiesz, e, mi się na przykład w głowie nie mieści, żeby zabierać małe dzieci na fast foody w ramach atrakcji albo, e, e, albo dawać bezkarnie kole e, do picia czy takie rzeczy. Natomiast nasi rodzice nie mieli tej świadomości, że to jest coś złego. E, I to jest fajne, że my mamy dostęp do rewelacyjnych książek e, a propos wychowania dzieci, do super kont na Instagramie, na przykład, jak dziewczynki, to mi mój, tak. mój mąż mi to pokazał, czy mnie w ogóle bardzo, e, e, bardzo rozczulił, że on coś takiego followuje. Znalazł. znalazł i, e, fajnie. I, i, I fajnie, że mamy po prostu tę możliwość, żeby cały czas na sobą pracować, żeby się edukować, bo są rzeczy, na których właśnie te, te schematy, w których my zostaliśmy wychowani, E, mamy tak głęboko zakorzenione, że tu jest potrzebna praca nad sobą, potrzebne jest zrozumienie podejście do tego tematu z zupełnie innej strony, e, żeby nie powielić tych błędów. Oczywiście ja tu też jestem zwolenniczką terapii e, jako pracy nad sobą. Jesteś w terapii? E, skończyłam właśnie, e, skończyłam po dwóch latach e, terapię. Ale najprawdopodobniej myślę, że wrócę do tego e, za jakiś czas, bo A po co ci była potrzebna na tamtym etapie? E, na tamtym etapie. E, jeszcze jeszcze, jeszcze nie, 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 nie jestem gotowa, żeby się na to otworzyć, mhm. natomiast te, też między innymi zaczęłam tę terapię, żeby e, na pracę nad sobą w związku, żeby nie być właśnie e, dominującą. Mhm. E, Partnerką, żeby nie powielać tych błędów, które, które robiłam z poprzednimi partnerami. Więc i to nie do, że nam się coś psuło. Nie? My byliśmy mm -hmm. na samym początku naszego związku, byśmy bardzo szybko wszystko: ślub po roku, potem dom, potem dziecko, więc to szybko poszło, ale właśnie bardzo chciałam, żeby ten związek był inny niż poprzednia. I, i tu jest ta właśnie ta praca nad sobą, i, i dzisiejszy świat daje nam naprawdę potężne możliwości. Żeby, żebyśmy nie powielali tych błędów i y, 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 żebyśmy byli zupełnie innymi rodzicami. Ale rozumiem, że korzystacie, ty Jasiek, też z poradników, <laughs> jak... Być rodzicem idealnym, nie ma takich te poradniki, rodziców. Te poradniki to tak źle brzmi. To mm. są wiesz, no jest ten Jasper Jules, te, którego uważam, że warto, warto czytać. Są po prostu są książki. Ja teraz czytam serię na na przykład wydała rewelacyjną z, rewelacyjne książki, jak zrozumieć małe dziecko, czy właśnie o karmieniu piersią. I, po, i pomimo, że czasami wiadomo, to są, to są trochę radykalne te e, e, radykalne są te książki, na przykład o karmieniu piersią, to wiadomo, no, znaczy ja jestem taka, że ja sobie wyjmuję z tego, to, co jest dla mnie dobre. I, e, I sobie to wiesz, łączę, robię sobie z tego miksturę i taką będę mamą. Jeśli chodzi o mnie, no to ja bardzo lubię poznawać e, i uczyć się od innych ludzi. Zapytać się mamy, Też. zapytać e, babci, zapytać mamy właśnie zawszejeździoną położną, która nam we wszystkim podpowiada. Jak widzimy, że coś się dzieje nietypowego z dzieckiem, no to od razu do niej dzwonimy i pytamy i nam mhm. zawsze pomoże też byliśmy w szkole rodzenia, więc tam sporo się rzeczy nauczyliśmy. Natomiast z książkami, no to ja w pewnym momencie starałem się znaleźć jakąś taką książkę dla siebie, ale przeważnie te książki są pisane, te, które, na które ja natrafiłem, dla starszych dzieci, czyli jak rozmawiać z dziećmi, jak mhm. właśnie rozmawiać o tych problemach. Jak, dwulatka, jak też dwulatka, jak to mhm. ogarnąć. Tak, tak, tak. tak ale więc... to jest ciekawe, bo teraz mi to przyszło do głowy, jak wspomniałeś szkołę rodzenia, że zobaczcie, mamy już ten model e, nauki powitania dziecka na świecie, nie? czyli mamy ten, ten jeden moment, on trwa tam w zależności od tego, jakie są możliwości medyczne i biologiczne, ileś czasu, ale nie mamy szkoły bycia rodzicem. Mamy szkołę rodzenia, ale dziękuję bardzo, to są te oddechy tam, prawda, zasady bardziej dla kobiety, potem pierwsza opieka podstawowa nad noworodkiem, ale na litość boską rodzicem się jest już na zawsze, a tego nas nikt nie uczy. Skąd my mamy wiedzieć, jak to ma być? Skąd wiedzieliście? Tego uczy życie chyba. No, życie, ale to są właśnie te schematy, w których jesteśmy. I to jest też niepokojące, no bo z tych samych, jakby ja teraz to, co obserwuję, nawet na takich głupich mediach społecznościowych, jakie jest. Y ogromne parcie na to, żeby te schematy łamać, żeby właśnie in, żeby nie mówić do, do, do małego chłopca, rzucasz jak dziewczynka, czy tam mm -hmm. nie, nie płacze, bo bo, bo tylko, bo chłopcy nie płaczą. Właśnie, żeby zmieniać te, 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 te wzorce, które są błędnymi wzorcami, które są patriarchalnymi wzorcami i, i mi się wydaje, że właśnie takie już na przykład pokolenie Janka wyrasta trochę w tym, więc on jest w, chyba w trochę lepszej sytuacji, bo on jest już tym otoczonym, a otoczony wy mm -hmm. jako mm -hmm. rodzice. E, I widzisz, i nawet jak, jak on teraz przed chwilą, przepraszam, że tak mówię, ale przed chwilą coś mówiłeś, że e, odnosił się do sytuacji mąż-żony, czy sytuacji wychowywania dziecka i dla niego było naturalne to, że powiedział partner-partnerka, że on daje, ma już w głowie, że dziecko to nie jest tylko między kobietą a mężczyzną. Pary są różne. Tak, pary są, I, różne, tak, pary są różne i e, ja już musiałam w pewnym sensie, ja się tego też uczę, mimo że w mojej głowie absolutnie pary są różne, no to musiałam się tego nauczyć, żeby też o tym, nie wiem, czy, czy wiecie o co mi chodzi, mhm. ale e, ja jestem już wychowana, no... W, w, w schematach. Obie jesteśmy z pokolenia schematów. To jeszcze zależy też od domu, bo tak, no no tak. To czasem hmm. fakt, że pochodzi, Ale tu media z społecznościowe z... pomagają. Tak, a tutaj tak. nagle dostajesz, czyli właściwie wy, wy już jesteście też, ponieważ jesteście tym pierwszym pokoleniem, które urodziło się już w cyfrowym świecie, i właściwie wszystko macie pod palcami i każdą wiedzę możecie tam zdobyć, po nią sięgnąć, w zależności od tego, czy umiecie i szukać, no i czy, czy macie wyrobione coś, co jest ważne, myślenie krytyczne. Jak ty mówisz, Zosia, że czytasz książki, ale wybierasz sobie mhm. z tych książek o rodzicielstwie to, co jest dla ciebie istotne, to znaczy, że, że masz włączone myślenie krytyczne i nie będziesz bezwarunkowo, wiesz, mhm. brała wszystkiego, bo nagle staniesz się matką podręcznikową, a nie będziesz już no sobą. Tak. To też jest nie w tym rzecz. No, ale znowu wracając do tego, że mamy schematy, ale y, łamiemy je, bo mamy dostęp do wiedzy. Mhm. Jesteśmy już, mhm. My musimy to przepracować, tak. a wy już nie musicie. Ty jesteś otwarty mhm. na to, że, y, że, że związki mogą być różne, że w różnych parach wychowuje się tak. dzieci. Mhm, tak, tak. Nie może... Jesteście małżeństwem. Tak, nie, nie jest. Chociaż widziałam, że w waszym mieszkaniu wisi krzyż. Tak. Więc jesteście się. wierzącymi osobami. Tak, coraz częstsze Patrząjka, jest to, że wierzący niż praktykujący, więc, więc tr troszeczkę w ten deseń. Natomiast no, wydaje mi się, że katolicyzm też ma na tyle fajne te wartości, niektóre które fajnie kultywować, ale też jesteśmy otwarci na świat, jakby. Mm, nie przeszkadza mi właśnie nie wiem, wychowywanie e, dzieci przez pary jednopłciowe, nie, nie przeszkadza mi też, e, gdy, gdy jest samotna mama, bo, bo to też wiem, że e, z, nawet za moich czasów tak się patrzyło na, na to troszkę, troszeczkę sprzed ukosa. Za hmm. twoich czasów? Czekaj, tu kiedy <grym> to kiedyś. Za, za moich czasów. Dalej są moje cudowny. czasy. Dalej są nasze czasy wszystkie. E... To rozumiem, że jeszcze jakiś czas temu. Taka opinia o tym, że samodzielna mama jest no, musi być jakaś gorsza. No, tak? Zwłaszcza no. w małych miastach, nie? No, tak. to już jest w ogóle. Tak, natomiast. Poczekajcie, to tutaj taki hmm. apel. Dziewczyny, jeśli albo chłopaki, bo bywa różnie. Ale w większości dziewczyny są samodzielnymi mamami, to jeśli taki los jest teraz waszym udziałem, to wszystko z wami jest ok. Tak, to jest wspaniałe, absolutnie. że macie odwagę być samodzielnymi mamami, ponieważ my tu wszyscy mamy dzieci, jesteśmy w związkach, które, bo mamy, mamy partnerów i wiemy i, i opowiadacie to, jak, jak bardzo ta pomoc się rozkłada. Więc każda, nie wiem, no najmniejsza czynność, którą musicie wykonać, jest po prostu na wagę złota. Tak, więc my prawda. bardzo kibicujemy. Mhm. Także możesz, Janku, kontynuować. Tak. I y, na przykład też y, bardzo nie lubię takiego podejścia dzielenia, że to jest dla dziewczynek, że różowy jest tylko Te. dla dziewczynek, czy Te. też y, mówią, o, czy ci nie jest smutno, że, że, że pierwsza urodziła się córka. Ja mam takie, ale ale y, jaka, jaka jest różnica? Przecież z Polą też mogę grać w piłkę, Pola też... Y, Jakie pokazuje samochodziki, no to też się tym jara. Ja zresztą też byłem takim dzieckiem, że totalnie mnie, mi się nie podobały samochodziki, więc też jakby nie rozumiem tego, że właśnie chłopczykowi samochodzika, a dziewczynce lalkę Barbie. więc no, na no, dokładnie. Więc dokładnie. No, no, rzeczywiście coś takiego się przełamuje, i jak mówiła nasza kochana ciocia, no to jest to też zasługa internetu, bo pokazuje taką otwartość i pokazuje też inne. Spojrzenie na świat, a nie tylko to nasze, z którego wychodzimy, z, z tego miasta, z którego wychodzimy, z tego regionu, mhm. e, takie zaszufladkowane. Ochrona prywatności Waszych dzieci. Czy mhm. martwicie się o to, Zosia? E, no, je, je, Mówię re... o istnieniu w sieci. No to dlatego zdecydowaliśmy z Andrzejem, że nie będziemy pokazywać dzieci. E, mhm. e, ja też, wiesz, jakby jestem wychowana przez rodziców, którzy byli, znaczy ja jestem na świe świeczniku od dziecka, ale. To się trochę inaczej, e, e, to wszystko było inaczej, no, jak, jak, jak ja byłam mała. E, pokazy, jakby, jak rodzice chcieli mnie nie wiem, gdzieś wziąć, no to faktycznie wtedy byli były paparachy i tak dalej, ale nie było jakiegoś śledzenia nas, nie było polowania na, e, e, na nas, nie było tych budelków i tak dalej, nie było mediów społecznościowych. E. Ja uważam, nie wiem, jaką wy macie sytuację, czy Wy pokazujecie, czy nie, ale ja po prostu uważam, że to jest za świeże, za nowe, i nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ na psychikę dzieci jak się je wychowuje na, na oczach tak ogromnej publiczności, i ja się tego po prostu boję, plus jeszcze ta, co się to nazywa ten sharenting, tak, czyli parenting plus share. I że dzielimy się, dzielimy tym się naszym, naszym, naszym rodzicielstwem Tak, pokazujemy dzieci. I, I z jednej strony. To jest tylko to jest jakby moje, moje, moja prywatna, moje prywatne odczucie. Wiadomo gdzieś strasznie korci, żeby pokazać to, to małe dziecko, że jest takie fajne. takie no, słodkie, jest najpiękniejsze, jest. Jest. najpiękniejsze, najfajniejsze, najmądrzejsze, ale Nie za dużo. Dług... prywatny pokaz jest. <noise> tak. No, stwierdziłam, że nie, że nie i do momentu, aż ona sama nie, nie będzie już na tyle świadoma, że, że będzie chciała być jakby brać, brać w tym udział. To, to nie, nie, nie będziemy tego robić. Andrzej się ze mną zgodził, bo takby to był mój pomysł, ale no też, też przecież ma swoje zdanie na ten temat i, i nie, nie robimy tego, nie pokazujemy. Pokazujemy tam tyłem, tyłem główkę, czasem kawałek łóżka. No i tyle. U was jest zupełnie inaczej, bo wy jesteście w show biznesie od czasów nastoletnich tak, swoich tak. własnych, mhm. dzieci pojawiły się naturalnie, są. Częścią Waszej rzeczywistości, więc wiemy, jak wyglądają Wasze dziewczynki. Mhm. Jakikolwiek moment e, takiego zawahania, czy to jest dobry kierunek, mieliście z Sylwią? E, cały czas mamy, ale u nas to się też zmieniało. Na samym początku, jak się właśnie Pola rodziła, to tak e, stwierdziliśmy, że nie, nie chcemy pokazywać, totalnie jakby chcemy kontrolować, czyli nie będziemy mieli problemu, jeśli tam gdzieś zrobimy zdjęcie i e, będzie widoczna na, na nim Pola. Czynela, ale chcieliśmy jak najmniej tego robić, i żeby to, to, to na pewno nie skupiało się wokół dzieci. Natomiast czas zweryfikował, że tak się zakochaliśmy w tych naszych dzieciach, tak po prostu. Chcieliśmy, no kusi. Poch tak, strasznie <noise> kusi, kusi, że kusi. chcemy pokazać, jak, 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 jaka jest piękna, jak, jak pięknie tutaj coś nowego poznaje, jak, jakie to jest cudowne, te, te, ta nowa istota. No i troszeczkę nam się serca kruszyły i zaczęliśmy coraz więcej pokazywać. Na początku też było coś takiego, że sporo telewizji do nas uderzało. Czy tutaj możemy do was przyjść, przyjść z kamerami, pokazać właśnie, jak to wszystko wygląda i od, od, odmawialiśmy, zresztą teraz dalej odmawiamy, bo jeśli już pokazujemy, to chcemy to, to na pokazywać na naszych hmm. zasadach. Nie chcemy, żeby. To nie było kontrolowane przez nas. Mhm. Też na początku mieliśmy spięcia z naszymi znajomymi influencerami niektórymi, bo chcieli do nas przyjechać od razu po porodzie, a my mówimy, no dobra to przyjedźcie, ale byśmy prosili, żeby nie nagrywać storiców, żeby nie robić zdjęć. I, jak to? I, I jak to. I potem przez rok nie było kontaktu z danymi osobami. Mhm. Natomiast no, teraz troszeczkę bardziej się otworzyliśmy, bo o zawsze pokazywaliśmy, jacy jesteśmy my, a nasze życie to teraz także dzieci, no, więc, tak, tak. więc no ciężko jest pokazać naszą wieczorną rutynę, nie pokazując przy tym dzieci, no bo wiadomo, no że raczej. nasza wieczorna rutyna, no to teraz w większości jest Trzy, ro 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 tylko ro 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 rodzicielstwo. Dokładnie. Natomiast rzeczywiście ja się cały czas zastanawiam, czy nie za dużo, jak to ograniczyć, czy czy no, chciałbym na pewno, jak w przyszłości już dzieci będą takie bardziej samodzielne, to z nimi porozmawiać, jak się czują. I mhm. no, mam nadzieję, że nie robimy im krzywdy. Natomiast no, cały czas na ten temat czytam i, i też dopytuję się różnych ludzi, bo, 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 bo tak jak mówię, no. Do, no sporo mamy jeszcze dylematów i to się Może to jest i, tak i jak to, mówił to Zosia, zmienia. że jeszcze nie wiemy, co mm -hmm. z tego wyniknie, w którą Dokładnie. stronę to jeszcze, pójdzie, wieś, więc mamy jest, jest drugi, bardzo już taki e, no, ciężki temat. E, nigdy nie wiesz, kto ogląda to po drugiej stronie i ja po obejrzeniu tego dokumentu o tej Madeleine McCain, zaginięcie Madeleine McCain, mm. to bardzo polecam do obejrzenia. Każdemu rodzicowi tego dokumentu no to, co się dzieje w tym darknecie, to my nie mamy, nie mamy najmniejszego pojęcia, ile zła jest po drugiej stronie. I to jest też powód, dla którego stwierdziłam, że nie chcę pokazywać córki, bo tak jak mówię, you never know. Mm -hmm. Tak, ale to też może jakby <coughs> wydaje mi się, że trzeba oczywiście uważać na to, ale no, prawda jest taka, że w, gdziekolwiek jesteśmy, może ktoś z daleka robić w ukryciu zdjęcia dzieci, czy na plaży, czy coś, więc... E... No tak, ale to masz podane po prostu. Wiesz, jak ja widzę, jak niek niektórzy wrzucają zdjęcia swoich dzieci, że prawie nago i tak dalej, no to tak, to, no, jest to, to, mnie... to jest to mnie... Znaczy, no, rozumiem, Kosmos. że jest y, y, zawsze taka zasada y, poszanowania godności drugiego człowieka, kimkolwiek on by nie był, mhm. a w tym przypadku są to nasze dzieci, więc y, kochający rodzic wie, gdzie jest dla niego, mhm. dla niego jako rodzica na razie, no bo dzieci są jeszcze nieświadome, ta granica, której przekroczyć nie wolno, tak? Czyli jak my oglądamy y, y, waszą wieczorną rutynę, to ja y, y, specjalnie obejrzałam y, drobiazgowo, w tym zaraz Zosia się gdzieś miała, że mały detektyw się włączyła i wszystko zobaczyła, mhm. zobaczyła krzyż na, nad mhm. drzwiami czy między drzwiami nawet, ale na przykład bardzo ładne było to w tym filmiku, że przygotowujecie kąpiel dla dziewczynek, ale my nie widzimy tych kąpiących się dziewczynek. Nie ma tego, nie ma tego fragmentu. Po prostu wiadomo, że ty kąpiesz starszą, potem pomagasz Sylwii przy młodszej. No my wiemy, że dzieci były Szykowały się do kąpieli i idą tak, spać, tak. i nie ma tutaj nic pomiędzy, więc jakiś taki rodzaj, bardzo moim zdaniem, z waszej strony mądrego postępowania. No a właśnie, super, że. Bo te 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 się, te, te, też się tego uczysz, w, e, znaczy przynajmniej ja się tego uczyłam, nie mając jeszcze dzieci, na przykład od mojej przyjaciółki mai Bohosiewicz, bo ona, początku, ona mi bardzo dużo opowiedziała o tym szarentingu i ona mi jakby zwróciła uwagę, jak jeszcze nie miałam, nie miałam dzieci, e, na to, że. E, że można jakby zrobić temu dziecku wielką krzywdę i że to jest właśnie nie fair. Ja teraz nie mówię tutaj w ogóle o pokazywaniu, tylko na przykład pokazywanie dziecka jak płacze albo jak mm -hmm. się denerwuje I, i gdzieś na pierwszy rzut, wiesz, na pierwszy rzut, to dla nas to jest śmieszne, tak? że dziecko na przykład robi awanturę o, o, o coś, no bo to jest rozkoszne, że, że się na przykład, nie wiem, zazłościło na coś tam, bla bla bla, bla nieważne. Ale dla tego dziecka to jest dramat i jakby pokazywanie to przed ogromną publicznością jest cholernie nieferno, bo my byśmy też nie chcieli się w takim stanie pokazywać. I to też są właśnie te pewne te rzeczy, których my się też w jakimś stopniu uczymy w tych mediach społecznościowych. Tak. Że I to jest, i jest to znaczy jest to kosztem dzieci niestety, ale to jest okej okay też, że jeżeli jakby nie wiem, pokazujesz te dzieci... No to, że też dochodzisz do pewnych wniosków właśnie i nie pokazujesz kąpieli, nie pokazujesz, tak, jak dziecko okay, płacze, okay, nie pokazujesz, okay. jak dziecko, nie jest jest ufajdane albo coś. Nie? Pamiętacie, to był przy, jakiś czas temu taki moim zdaniem totalnie skandaliczny, nie wiem, czy to był niestety challenge w sieci, że nagrywano reakcje dzieci, które Taak. oblewano wodą nie, a, zimną? Nie. Coś takiego było, coś takiego no. myśli, Nie, to ja był... mówię o challenge'u, że to, 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 to ten Jimmy Fallon zrobił... <laughs> Nagrywali dzieci, jak mi powiedzieli że i mówią, że po Halloween że zje, rodzice zjedli wszystkie ich słodycze z, z trick or treat. A, a okej. Okay. I no, to było strasznie ale śmieszne. No, ale to było sporo. śmieszne, tak, bo tutaj jakby masz y, No ale sytuację, tam był po, dramat tu, też no, po dramat. drugiej no, stronie, no, no, że zjadłeś moje wszystkie... No, no tak, zwierzchnę. ale reakcja, nie wiem, ledwo siedzącego y, ośmiomiesięcznego noworodka oblanego zimną wodą i to, co mm -hmm. to dziecko ma na twarzy, i była, była przepychana. Ta, tak, ja to widziałam. Była o, taka, e, był challenge, y -hmm. czyli kto czyje dziecko zachowa się y -hmm. bardziej jak dziwnie. Więc no, to są nie, te historie, do w... no, no, których jakby nie ma słów, tak, no, tu to to to, to się akurat y -hmm. zgadzamy. zgadzamy w tej części. Ale skoro rozmawiamy dalej o tym, o jakimś rodzaju e, e, krzywdy, której na pewno jako rodzice, wszyscy jak tu siedzimy, nie chcielibyśmy dla swoich dzieci, to czy macie jakieś takie poczucia, poczucie, że wasi rodzice... Robili coś nie tak wobec Was, i dzisiaj, będąc sami rodzicami, absolutnie kumacie to, Totalnie. że oni tak musieli zrobić. Nie, to ja mam także, jak mogli coś takiego zrobić. Okej, okay, a co to byłoby na przykład? Nie, niestety, nie chcę mówić, bo to nie chcę rozliczać moich rodziców, ale też miałam niesamowitą rozmowę z moją bardzo dobrą koleżanką, która w ogóle jest psychoterapeutką i, i ma swoją całe jakby centrum psychoterapii, e, bo tak się poradziłam, bo właśnie tak do mnie doszło. Jak, jak już zostałam tą mamą, to sobie tak przypomniałam jakieś tam mm -hmm. sytuacje z, właśnie z dzieciństwa i, 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 tak, i tak się jakoś strasznie zacietrzewiłam, że ja w ogóle muszę skonfrontować to z moimi rodzicami, że ja muszę ich posadzić na kanapie i im powiedzieć jakim prawem tak. i w ogóle i już taka byłam taka, wiesz, taka że to właśnie przygotowana i taka byłam dumna, że teraz właśnie się powiem tej mojej, mojej koleżance, jakie mam plany i ona tak się na mnie spojrzała, mówi, ale po co ty chcesz to zrobić? Przecież ty mm. się nie konfrontujesz z tym rodzicem 20 czy tam 30 lat temu, tylko ty się konfrontujesz z kimś zupełnie mm. innym w tej chwili. Mm. To nie ma najmniejszego, jeżeli chcesz to zrobić, to zrób to na terapii. Bo to ty masz, ty, ty to musisz jakby przepracować, a to, że Ty teraz im wyjedziesz z pretensjami, e, co się wydarzyło 30 lat temu, no to to jest totalnie bez sensu. To prawda? I <laughs> teraz, na szczęście, zaczynamy o tym głośno mówić, to przytoczę znowu doświadczenia swojego pokolenia, ponieważ oczywiście ja postanowiłam pewne rzeczy mojej mamie wspomnieć. I ona tak z taką łagodnością wysłuchała mnie i powiedziała na koniec tak, wiesz co, kochanie, 40 lat temu nie było żadnych książek, mhm. nie było od kogo się dowiedzieć, jak mamy z wami postępować? Gdybym miała do tego dostęp, wiem, ile rzeczy zrobiłabym na odwrót, nie. ile bym zrobiła Dokładnie. lepiej, skąd miałam to wiedzieć. I to jakby nie. rozpuszcza, to jest jak taka kostka cukru wrzucona do herbaty, tak. no jakby to się wszystko tak. rozpuściło, tak. bo obie wiemy, że nie ma o czym gadać. Tak, bo właśnie sobie pomyślałam, czy na przykład w taki sam sposób moi rodzice postęp, postąpiliby z moją e, e, córką, czy z e, córkami mojej. Absolutnie nie. Jakby ja widzę, że. Nie też się zmienili i jakby e, więc jakby nie ma, nie ma Wiedza, i świadomość. A, tak, wiedza to, i świadomość, to przyszło z czasem. To każdego dokładnie. z nas przecież dotyczy. Masz, Masz pretensje że... do swoich rodziców? Ja się nie, tak? nie mam o nic pretensji. Wydaje mi się, że rzeczywiście, tak jak mówicie, no to były całkowicie inne czasy, inne możliwości też do wychowania. Te rzeczy nie były teraz tak, tak, tak jak teraz dostępne. Jak, jak się chciało coś zdobyć, jakąś zabawkę czy koszulkę dla, dla dziecka, no to trzeba było pójść na tarka. Tam nie miało się aż takiego wyboru. Więc wydaje mi się, że, że nie, że. Jak coś robili takiego, jak na przykład teraz widzę, że być może takie zamartwianie się, które było aż takie za duże zamartwianie, które potem, jak przy, poczytałem, czy to w książkach, czy też porozmawiałem sobie z niektórymi ludźmi, to było aż czasami za mocne, no to nie wypływało z tego, że oni. Chcieli tacy być, tylko mhm. że po prostu ich tak ukształtowało życie, ich tak ukształtowało to wszystko, a sami nie wiedzieli, jak się z tym uporać, czy też nie wiedzieli, że, że można się z tym uporać. Dla nich to było naturalne, więc. Za, zarówno tak jak wy, no nie chciałbym rozliczać moich rodziców, tym bardziej, że uważam, że naprawdę ułożyli bardzo dużo serca w wychowanie mnie i moich braci, jestem im niesamowicie wdzięczny. Pamiętam, moja, mój tata właśnie policjant, moja mama, pielęgniarka, więc nigdy nie było w domu jakoś super dużo pieniędzy, ale zawsze jakoś tam potrafili na raty, wziąć jakiś laptop, jakieś takie rzeczy, mm. dzięki którym potem mogłem w domu właśnie tworzyć te swoje pierwsze filmiki. I to też było fajne to, że. Sporo wtedy youtuberów, bo wszyscy byli wtedy młodzi, miało tak, że jak rodzice usłyszeli, że nagrywają, no to potem nagle zamykali kanał. A u mnie to było tak, że byli bardzo otwarci, bardzo ciekawi tego świata i chcieli, żebym ich wprowadzał w to. Czyli mm -hmm. nie, nie zamykali się na to, ale byli otwarci. I no, chciałbym być takim samym tatą jak moi rodzice. Mm -hmm. A słyszeliście od swoich rodziców, jak będziesz miała swoje dzieci, to wtedy zobaczysz. Tak, tak, u mnie a propos jedzenia i rzeczywiście teraz widzę, że mama miała rację, bo nasza Polusia tak troszeczkę mniej je e, i, tak. i, i widzę, jaka to jest rzeczywiście taka frustracja, że chciałoby się, żeby właśnie dziecko miało tej energii, żeby jadło, żeby, żeby było tena, a tutaj nie za bardzo chce. I a ty byłeś niejadkiem? Ja byłem niejadkiem. Okay. Da, ale w sumie troszeczkę jestem takim niejadkiem, więc... Zazdro. <laughs> ja takiego tekstu od mamy nie słyszałam, ale od mojej siostry, bo ja tam próbowałam... E, się tutaj wymądrzać w kwestii wychowania córeczek mojej siostry i moja siostra mi parę razy powiedziała, no pogadam jak będziesz miała, jak będziesz miała swoje dzieci. E, no, ale jeszcze tak wracając do tematu rodziców, żeby nie było, że ja tutaj mam same jakieś e, wąty do wycho wychowywania e, sposobu wychowywania e, nas i mnie i mojej siostry przez moich rodziców. E, miałam super dzieciństwo i też jakby, też mi się wydaje, że oni po prostu byli najlepszymi rodzicami, jakimi tak. mogli być e, mhm. i to i też nie mam do nich w ogóle, w ogóle pretensji o nic, bo e, no bo to były takie czasy. Tak jak mówię, no b, 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 c, w sobotę było super, ekstra przejażdżka do babci. mi e, e, przyjeżdżałyśmy przez McDonalda na Happy Mila a potem jeszcze przez myjnię e, samochodową i ten McDonald i ta myjnia, to było w ogóle takie wow, ale w ogóle ekstra, ale sobota. I, e, no i teraz e, wyobrażę sobie nadziejkę, no. W McDonaldzie nie. Na myjni. Na, <laughs> Na myjni prędzej jeszcze. No, także, także myślę, że, że tak jak mówisz, no, mm -hmm. świadomość i wiedza. Mhm. Jakich pytań należy rodzicom zadawać? Jakich wy jako rodzice nie chcecie słyszeć? Kiedy kolejne dziecko? W ogóle no to pytanie o dzieci to, jest, to, to też jest ta, ta świadomość, którą się buduje i też jest to bardzo taki mocny temat w mediach społecznościowych, żeby nie zadawać parom czy kobietom, tak. kiedy, kiedy związek, kiedy ślub, kiedy dziecko, kiedy drugie dziecko, a to może teraz chłopiec, a to może teraz dziewczynka. O, jesteś w ciąży z drugim, co będzie? No też chłopiec. O, szkoda, że nie dziewczynka. No, Czyli, ja nie wiem, co można jeszcze no. powiedzieć bardziej. Tak. Dziwnego, bo to nie musi być wcale przykre, prawda? Bo to jest kwestia tylko szanujmy cudze doznania i doświadczenia. Nie mhm. potrafimy tych granic stawiać ani sobie. Tak, albo na młodej mamie na przykład pytanie, że może zadba, bardziej powinnaś być zadbana. No tak. Wrzuciłam zdjęcie tu przed przyjściem tutaj na Instagram, a jakaś laska mi pisała: Och, jak pięknie wyglądasz. W końcu taka zadbana, miło popatrzeć. Jo, I laska, która ma mhm. dwójkę dzieci, wiesz, do, do kobiety, mhm. która dwa miesiące temu urodziła. Bo się A to jest bardzo mała. ciekawe, bo spotkałyśmy się u mnie przecież na YouTubie podczas rozmowy. Zresztą byłyście tak. gościniami Wedwiety i Ola tak. Domańska. Ola też już jest mamą. Tak. To jest cudowna historia. Bardzo Ci dziękuję za tamto spotkanie, bo ono no, też było. mnóstwo w głowach myślę kobiet zmieniło i zmienia. Więc bardzo tę rozmowę z Zofią i z Olą polecam. Ale to jest właśnie o tym, nie? Czyli gdzie są te granice? Dlaczego dajemy sobie prawo do tak. pytania o takie rzeczy, o jakich mówisz ty? Ciebie, się to nie dotknęło pytanie, kiedy będziesz miał dzieci, nie? Tak, w ogóle tak. o to nie pyta. Ale Pierwszy. u nas to pytanie, czemu tak wcześnie dziecko? ale, ale tak. a, na, 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 no Natomiast no, Osobiście uważam, że nie ma złych pytań. Najgorsze mogą być tylko intencje. Jeśli ktoś zadaje właśnie nie w celu dowiedzenia się, dlaczego tak mm. e, i wtraniania się w czyjeś życie, tylko. Żeby, tak, żeby wbić szpile, mm. żeby tam zasieć właśnie ziarenko, żeby, żeby dodać swoje ja, nie z ciekawości i w trosce o człowieka, ale żeby po prostu uzupełnić swoją ciekawość, no to wtedy jest rzeczywiście to, to nie fajne. Natomiast każde pytanie może być. E, pomocne, więc y, ja jestem zwolennikiem, żeby ludzie jak najwięcej pytali, mhm. ale przy tym chcieli się dowiedzieć, a nie chcieli narzucić swoją e, jakby wersję świata. Mhm. Nie, ale są pewne pytania, których się nie powinno zadawać, ja wychodzę z takiego założenia, bo jakby ja rozumiem, o czym ty mhm. mówisz i, te, i to mi się bardzo w ogóle z, y, jest spójne z, mhm. z tobą, z twoją osobą, ale... Y, Czasami, no niestety, pytaniem możesz wywołać o niesamowicie dużo bólu u drugiej osoby. Tak. I nawet jeżeli to wychodziło z dobrych intencji, to czasami lepiej nie zadawać takiego tak, pytania. Dlatego też wydaje mi się, że zależy od tego, kto pyta. E, to mamy... pytanie błądzi. To, to pyta... samo chciałam powiedzieć, po ale ja już mówię, jednym... e, e, jakie ma intencje, jakie mamy relacje z daną osobą? Bo no rzeczywiście, tak, tak. gdyby ktoś mi, e, gdy, gdy Właśnie się dowiedziałam, że nie będę mógł mieć dzieci i ktoś mi zadawał takie pytania, no, no to to by była taki, taki gwóźdź do trumny. Mhm. Eee, I gdyby mi zadawały osoby, które. Jakby... Na przykład staralibyście się o dziecko bardzo tak. długo, bardzo. Mhm. Albo twoja partnerka by poroniła, i wiesz, i mhm. cały czas pytania, kiedy dziecko, kiedy dziecko, to to są bardzo trudne pytania. I tak. bardzo dużo dziewczyn o tym mówi właśnie w, mhm. w teraz w mediach społecznościowych. I to też zależy od momentu, bo gdyby na przykład, nie wiem, moja mama mnie zapytała, no to i, i z taką troską, tak. no to wtedy wydaje mi się, że fajnie by było nawet się otworzyć, powiedzieć, co czuję, no bo wtedy trudno też taką ulgę nie? wytłumaczyć. Tak, i, tak, tak. Ale jeśli na przykład ktoś, kto całkowicie nie mam z nim jakiejś takiej bliskiej relacji, by o to dopytywał, no to rzeczywiście mogłoby to być nie, 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 nie za fajne. W skali od 1 do 10, jak to jest być rodzicem? 10, super. Jestem na razie na początku i mała, mała nie daje popalić, jest ekstra. No. Ale też mam duże, bardzo, bardzo, bardzo duże wsparcie. W, w, mam dwie babcie, jest Andrzej, mamy nianię chodzącą. Która, która się po prostu nagle stała, zwolniła i była ktoś mi powiedział, jak masz z polecenia dobrą, nianię, się zwalnia, to po prostu bierz, nie, tak. nie, nie czekaj. Tak. I ja nie planowałam mieć tak szybko, Niani, ale e, zwłaszcza, że nie do końca jest potrzebna jeszcze, mm -hmm. bo nie, 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 nie pracuje. E, Dobra rzeczy. Niania to skarb. O, tak, ska. no i właśnie mamy taką też Nianię, więc jeszcze plus młoda jest super, więc dla mnie na razie 10 na 10, na <laughs> Jasiek? U mnie to zależy od momentu dnia, od roku, od, <noise> od pogody i Teraz cię w tym momencie pytam. Pogoda w miarę dobra jest po południu. Tak, tak. W ogólnej skali no to 10 na 10. Eee, razy dwa. Razy dwa. Razy dwa. No zawsze o jeden więcej niż <noise> A ja. No i słuchajcie, no wypadałoby się dopasować, ale ja zawsze jestem. Obiek bardziej obiektywna niż. <noise> Niżby można przypuszczać i mam dłuższe doświadczenie. No właśnie, to, to też Więc zmienia. To I masz dwóch chłopców, a przecież jest, my mamy tym dziewczynki. Tym mhm. dziewczynki. To jest, co zawsze powtarzam, odkąd zostałam po raz drugi mamą, po prostu bardzo ciężka praca. Momentami krwi koryto. Momentami nie dajesz rady, jesteś za słaba, wydaje się, że to, czy za słaby, mhm. wydaje się, że to wszystko nie ma sensu, że to cię przerasta i w ogóle się do tego nie nadajesz i słynne hasło, jestem złą matką. Te. I to jest normalne i odkąd hmm. zaczęłam sobie pozwalać na takie myślenie o sobie też i zaczęłam odpuszczać, pamiętam jak wracałam po porannym y, programie w telewizji, ja musiałam wstać o piątej, y, pierniczać się tam w tym wielowymiarowym świecie przez kilka godzin I na tej hmm. adrenalinie wracałam do domu, a oni sobie w trójkę, wiecie, jest sobota rano, nie? Oni sobie wstali tam o dziewiątej, burdel był, taki, że po prostu nie dał rady przejść. Ale wszyscy byli szczęśliwi, byli w piżamach, rozlali kakao, a ja na tym kortyzolu tam wjeżdżałam na ten kwadrat i wszystkich rozstawiałam po kątach. I to było straszne. I to jest właśnie też to coś, co parę razy zrobiłam. Dostałam feedback, tak zwany, czyli bęski, za to, że się tak zachowuję, bo ja strasznie chciałam, żeby wszystko było takie cudowne. Nie ma tak. Po prostu nie ma tak. Macierzyństwo jest właśnie raz bałaganem, raz Te. porządkiem, raz miłością, raz, mhm. no może nie nienawiścią, ale zwątpieniem, i to jest amplituda. To wszystko jest. To relacja jak każda inna, jak nie? Każda tak? Każda się też buduje. No. Musimy się tego Uczymy nauczyć. Się tego, dokładnie. To wszystko nie, nie, nie spada nam z nieba. To jest też jakiś proces, w którym uczestniczymy, więc dziewięć na dziesięć. Halo. No dobra, no, no nie, 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 nie <laughs> Kropla z ale tylko kropla. Bardzo Wam dziękuję. dziękuję. Jesteście dziękuję. wspaniali. E, mogę być ewentualnie Waszą matką. No. Nie, bez przesady. To to tak, bardzo przesady, <noise> <Bez przysławe. głos> Ale nie Waszym dzieckiem. <noise> dziękuję i co. Miłości Wam życzę i zdrowia. Wzajemnie. Resztę dziękuję. macie. Dziękuję. <noise> Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. E, na YouTubie, jak zwykle, bardzo liczymy na Wasze komentarze, lajki i subskrypcje. Jeśli słuchaliście nas na Spotifyu i na Apple Podcast. To bardzo Wam dziękujemy za odsłuchanie i do następnego razu, kolejna premiera za tydzień i wtedy znowu cudowni goście. Podcast z pokolenia na pokolenie powstaje we współpracy z marką Reserved. Dziękujemy, całujemy, pa pa. Pa. pa.